W tym odcinku zaprezentuję dwa wkrętaki krzyżowe od firmy Vera. Przeznaczone są one przede wszystkim dla elektryków. Są one izolowane do wkrętów plus minus, czyli Philips rowek. Jeden z wkrętaków jest to wersja PHS1, drugi PHS2. Połączenie profilu płaskiego i Philips stosowane jest w zaciskach, skrzynkach bezpieczników, przełącznikach i przekaźnikach. Gdy przyjrzymy się bliżej końcówce tego wkrętaka, to z jednej strony widzimy, że jest to taki tradycyjny krzyżak, ale gdy go już obrócimy, widzimy, że jest to zupełnie jakieś nowe rozwiązanie. Zalety wkrętaków plus minus to najlepszy moment obrotowy przy najmniejszej sile nacisku, wyeliminowane ryzyko ześlizgnięcia z nacięcia w bie śruby, ochrona łubów śrub, wygoda użytkowania, no i profesjonalne rozwiązanie. Jeżeli ktoś zajmuje się automatyką, to zapewne pewnie już coś takiego widział, że takie właśnie wkrętaki będziemy stosować na przykład w przekaźnikach, stecznikach. Tu mam na przykład taki mały przekaźnik. Jak widać, te śrubki, które tam się znajdują, to już nie jest taki tradycyjny krzyżak. I właśnie do nich wykorzystuje się te wkrętaki plus minus. Tutaj jest stycznik. Oczywiście nie w każdym przypadku da się zastosować. Są również jeszcze inne wersje tych wkrętaków. Jeżeli na przykład mam tutaj inny stycznik, tylko już innego producenta, to jest akurat od Siemensa, to tutaj widać, że tutaj jest jeszcze inne rozwiązanie. O tym rozwiązaniu będę mówił w kolejnym filmie. Ale teraz jeszcze krótko o tym, co mamy ciekawego w tych wkrętakach. Tutaj jest grzbień izolowany. Mamy strefy twarde, zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie, czyli przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Następnie oznaczenie rękojeści umożliwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi w naszej walizce z narzędziami. Sześciokątny kołnierz to tutaj zabezpiecza przed staczaniem się narzędzia. Jeżeli ktoś na co dzień zajmuje się automatyką, elektryką i ma kontakt właśnie z, czy to będzie na przykład przekaźnikami, stycznikami, wyłącznikami nadprądowymi, to warto zaopatrzyć się jest w dwa takie wkrętaki. One oczywiście nie są tanie, nie da się ich wszędzie kupić, ale jest to inwestycja, która wystarczy nam na długi, długi czas. Kiedyś stosowało się tradycyjne wkrętaki płaskie i krzyżowe. Tak, mam na przykład tutaj taki bardzo stary stycznik. Widać, że kiedyś można było używać zwykły wkrętak płaski, ale dzisiaj już takich styczników się nie robi. Właśnie trzeba się niestety wyposażyć dodatkowo w tego typu wkrętaki. Oczywiście można użyć zwykłych wkrętaków, ale trzeba pamiętać, że trzeba to robić bardzo ostrożnie, ponieważ w najlepszym wypadku uszkodzimy sobie tylko nasz wkrętak, a w najgorszym uszkodzimy łeb takiej śrubki. I jeżeli później trzeba by było wykręcić stycznik czy przekaźnik, no to będziemy mieli już problem, bo będzie uszkodzona śruba. Nie polecam Ci zakupu kompletów wkrętaków. Lepiej jest zawsze kupować wkrętaki konkretnie do tego, do czego potrzebujemy. Jeżeli interesuje Cię jeszcze tematyka, to zobacz inne filmy, które przygotowałem o wkrętakach. Dzięki, cześć!